Oszukać rywala, niby przybić piątkę, a teraz się niego rzucić. Tak, dokładnie. Dziwne właśnie. Był ten pierwszy ruch ze strony Natana. Wielki doping dla Wińskiego Koksa i też lepiej wszedł ten pojedynek. Spokojnie, lewy, prawy, a Natan bardzo chaotycznie, bardzo. I nawet kiedy Natan rzuca te ciosy, te nogi zostają z tyłu. Nie ma takiego rytmu, odpowiedniej pracy, skoordynowania w poczynaniach Boga Estetyki. Natomiast wydaje się, że ta siła fizyczna jest po jego stronie. Nawet kiedy te ciosy nie są techniczne, tak, to jednak widać tę fizyczność. I ale teraz clinch zdecydowanie, więc być może będzie mógł to wykorzystać, bo w tych uderzeniach faktycznie techniki nie było. Po pierwszych sekundach walki można już wywnioskować, że Natan będzie próbował sprowadzić. On tych ciosów nie bije, on te ciosy pcha, próbuje gdzieś złapać i jak teraz zamknął pod klatką Wiejskiego Koksa i uważam, że będzie w tym momencie próbował uwalić, gdzieś tam podchwytuje nogę, ale natomiast teraz kontrowersywa świetna ze strony Wiejskiego Koksa i utrzymuje się na nogę. Widzieliśmy sprowadzenie na początek walki, widzimy teraz walkę w zapasach ze strony właśnie Natana, natomiast cały czas na nogach pozostaje Wiejski Koks. Te próby sprowadzeń też kosztują sporo zdrowia, jeśli chodzi o Natana. On zapłaci za to wysoką cenę, a jesteśmy dopiero w połowie pierwszej rundy. Ale mam wrażenie, że to i tak najlepsza z opcji, ponieważ w tej stójce Wiejski wyglądał zdecydowanie lepiej. Teraz kilka uderzeń na głowę Marconia. No i w tym momencie właśnie odwrócił uwagę Natana od sprowadzenia, podniósł pozycję Natan, rezygnując ze sprowadzenia za nogi, natomiast cały czas utrzymuje pozycję dominującą pod siatką Natan Marcoń. Dobra praca głową teraz, straszną presję wybiera na Wiejskim Koksie Natan Marcoń. I kolejna próba, ale Wiejski Koks bardzo ładnie się wybronił. I proszę, zwróćcie uwagę na to, jak już wygląda Natan, jak ciężko oddycha, jak ciężko i głęboko łapie kolejny oddech. No ten pojedynek faktycznie może nie potrwać długo. Ale lewy zainkasował teraz Natan. Oj, już się chwieje na nogach Natan Marcoń. On już naprawdę nie ma siły, on chyba całą siłę włożył w tą akcję i w tą próbę obalenia. On już nie ma siły, oddycha tutaj trafia rękawami. Jeden i drugi, ale mam wrażenie, że zdecydowanie bardziej celnie uderza Radosław. Fundamenta, więc ciosy proste. To na razie ustawia ten pojedynek w stójce, jeśli chodzi o Wiejskiego Koksa. Kilka ciosów naprawdę zrobiło potworne wrażenie na Natanie Marconiu, który próbował wciągnąć w bijatykę w krótkim dystansie Wiejskiego Koksa, natomiast ten sprytnie wydłużył dystans. To jest bardzo rozsądne zachowanie ze strony starszego 8 lat zawodnika. Pojawia się pierwsza krew, ale to, co mnie dziwi najbardziej, to, że dziwnie chodzi Natan. Tak jakby już ta jego noga okopana zaczęła być tak naprawdę coraz mniej sprawna. Widzimy również ślady po kopnięciach na jego nodze. Nie ma siły. Nie ma siły już Natan. Bardzo mechanicznie, robotycznie porusza się w klatce Boga Estetyki. No nie jest to estetyczne poruszanie, zdecydowanie. 5 sekund do końca pierwszej rundy tego pojedynku i potężny cios. Dobre ciosy, dobre podkręcenie tempa ze strony Wiejskiego Koksa. Mówisz oczywiście o prawej kończynie tej zakrocznej, ona faktycznie się... Ja mam wrażenie, że ta lewa, ta, która została kilka razy kopnięta, za każdym razem ona troszeczkę odchodzi do boku, dlatego Wiejski Koks kolejny musi kopać, tak jak to jest trzeci low kick, który dochodzi w tym pojedynku i to czysto na nogę Natania. I pojawia się też mocne zaczerwienienie na tym udzie nogi wykrocznej, faktycznie utyka na przednią w ustawieniu normalnym nogę Natan Marcoń. Ależ lewy teraz doszedł do jego głowy. No coraz większa przewaga Wiejskiego Koksa. Te ciosy Natana nawet jak dochodzą, to nic sobie z nich nie robi, Radosław. Natan Marcoń bardzo wchodzi głową, on się sam nadziewa na te ciosy. Dwie siły się ze sobą zderzają i ta ręki Wiejskiego Koksa i dodatkowo ta siła pędu i presji ze strony Boga Estetyki. Maciej Turski i trochę fizyki w MMA. I coraz więcej bardzo podstawowe, jest takie z podstawówki. I wydaje mi się, że one naprawdę tutaj mogą wiele znaczyć, więc tak naprawdę Paszko powinien kopać jak najwięcej, bo Natan kompletnie nie potrafi tego blokować. Ale mamy odpowiedź ze strony Natana. Z te ręce niby Natana podniesione wysoko, natomiast ani nie chronią oj, głowy, kolana, ani nie są... może w końcu coś. Ruch Riveno teraz zadowolony z tej akcji, natomiast to był jedyny akcent ze strony Natana Marconia. No on nie trzyma w ogóle gardy, zobaczcie jak ten pojedynek wygląda. Wysoko podniesione ręce, spokojnie spoza dystansu atakuje Wiejski Koks pojedynczym ciosem, albo dokłada właśnie lewy, prawy, proste kombinacje. Ale to działa, lewy, prawy, low kick, lewy, prawy, low kick i w ten sposób można wygrać, a Natan wydaje mi się, że powinien zacząć uderzać z całej siły, ponieważ te jego ciosy niewiele ważą, myślę, że to jest czas na ryzyko i próby jakiegoś mocnego crossa, overhanda, czy właśnie na przykład jakiegoś mocnego szybowego. Tutaj przed chwilką trochę Nate Diaz, bo było otwarte uderzenie z otwartej ręki. Aj, właśnie o tym mówiłem. Teraz próba Natana prawym sierpowym, ale coraz więcej krwi na jego twarzy, coraz ciężej będzie się oddychało. Wiesz co, Mateusz, mówisz, żeby bił z pełną mocą Natan Marcoń, natomiast moim zdaniem on próbuje bić z pełną mocą, natomiast po prostu nie ma już na tyle sił, ani też wystarczająco techniki. Teraz fantastycznie, natomiast wyblokował to niskie kopnięcie ze strony Wiejskiego Koksa Natan Marcoń. To naprawdę bardzo ładnie, myślę, że trzeba tak robić, to wtedy Wiejski Koks przestanie kopać. Mruga okiem prawym Wiejski Koks, jakby zainkasował
dostał jakiś cios właśnie w prawy oczodu. Słuchajcie, nie wiem, czy to nie było pierwsze zablokowanie low kicka w MMA. Proszę, odnotujmy. Odnotujmy historyczny moment na 16 gali. Teraz bardzo mocny low kick konany Natana. Jest krok wsteczny. Jest krok wsteczny ze strony wiejskiego Koksa. Tego w tym pojedynku nie widzieliśmy. To są pierwsze widoczne tarapaty. Gdzieś może nie głębokie, natomiast drobne problemy właśnie Radosława. Tak, faktycznie to oko musiało ucierpieć, bo wiejski Koks mocno zamknął się w sobie. I to, co nas zaskakuje, po pierwszej rundzie myśleliśmy, że przewagę ma wiejski Koks, a teraz Natan zaczyna przejmować stery. Ale pod koniec, ale dopiero tak, pod drugie koniec. Połowie drugiej rundy. Co nie zmienia faktu, że rozstrzygnąć się w trzeciej. Myślę, że która zalewa mu twarz na przeciwniku. A mówi jakieś runda bulgaryzmy. Trzecie. Ciekawe podejście, nie ma piątki, a jedno.